Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki. Witam Was bardzo serdecznie w bardzo spóźnionym podsumowaniu listopada, ale już mówię, dlaczego jest takie spóźnione. Niestety zepsuł mi się mikrofon i na początku, jak okazało się, jak usiadłam do nagrywania, wiecie, wszystko miałam rozstawione, mikrofon nie działał, no to pierwsza myśl, że baterie nam się wyczerpały. Miałam baterie zapasowe, ale one już leżały bardzo, bardzo długo, już były aż takie, wiecie, takie zaśnięciałe z takim nalotem z tyłu, więc no po prostu stwierdziliśmy, że to na pewno kwestia baterii, kupimy nowe i będzie działać. No i rzeczywiście kupiliśmy nowe baterie, ja byłam wtedy w pracy, ale Krzyś wymieniał, sprawdzał, no i mówi, że działa mikrofon, więc mówię, super, to w weekend w końcu nagram to podsumowanie. No i znowu właśnie siadam do nagrywania tego podsumowania, a okazuje się, że mikrofon jednak nie działa i nie wiemy dlaczego, ale no to już chyba nie jest kwestia baterii, tylko po prostu trzeba wymienić ten mikrofon. Ono nie ma, wiecie, nie ma żadnego uszczerbku, to znaczy kabel wszędzie jest cały, nigdzie się nic tam nie przetarło, nigdzie nic, nie widać żadnego uszkodzenia, a jednak ten mikrofon no niestety nie działa. I teraz właśnie nagrywam dźwiękiem z aparatu, ale jednocześnie obok siebie mam dyktafon z telefonu i spróbuję po prostu później podłożyć dźwięk. No on i tak nie będzie najlepszy, ale no musimy na razie zrobić tak jak jest, bo inaczej po prostu już tego podsumowania chyba nie nagram, a po prostu zamówię sobie nowy mikrofon i mam nadzieję, że jeszcze przed świętami mi przyjdzie, chociaż to już jest ten ostatni tydzień przedświąteczny, więc może być ciężko, no ale trudno, musimy sobie radzić z tym, co jest. Więc już tak po tym przydługim wstępie, ja też jestem już troszkę po prostu tym wszystkim taka, wiecie, podłamana, nawet nie wiem, jak to określić, ale już trochę ze mnie po prostu zeszła energia i taka ochota do nagrywania i no mam... Przez chwilę miałam ochotę już powiedzieć, że zawieszam kanał i w ogóle nie wiem, kiedy wrócę, bo no bo już mnie to trochę wszystko przerasta, bo ostatnio jeszcze zepsuły mi się inne sprzęty i też je wymieniałam i teraz są jeszcze, wiecie, te wydatki świąteczne, także tak wszystko się to po prostu nawarstwiło i nałożyło, że naprawdę miałam ochotę odpuścić to nagrywanie, no ale to podsumowanie listopada jeszcze chciałabym nagrać. Także już przechodząc do rzeczy, zacznijmy od tego, co czytałam w listopadzie. Udało mi się przeczytać 5 książek, to taka moja ostatnia norma w ostatnim czasie, w ostatnich miesiącach. Zwykle właśnie czytam około 5-6 książek miesięcznie, ale były to bardzo dobre książki w większości, sporo z nich naprawdę bardzo mi się podobało. I mamy tutaj też taki miszmasz gatunkowy, bo mamy coś dla młodzieży, mamy trochę reportażu, ale mamy też literaturę piękną, także jak zawsze u mnie duży rozstrzał gatunkowy, no ale ja po prostu lubię czytać różne książki i nie zamykam się raczej w jednym gatunku, także tak to u mnie zawsze wygląda. No i może przejdźmy już do tego podsumowania. Zacznijmy od książki, którą miałam czytać w Halloween, ostatecznie przeczytałam ją w pierwszych dniach listopada, a była to książka Miasto Duchów, Victoria Schwab. To jest książka, która przeznaczona jest dla takiej młodszej grupy wiekowej, gdzieś między 10-13 lat. Rzeczywiście tak jest, natomiast ten język jest taki, on nie jest taki infantylny, wiecie, ten język jest młodzieżowy, jest lekki, przyjemny, ale nie czuć wcale, że jest to książka dla jakiegoś bardzo młodego czytelnika. Naprawdę przyjemnie się to czyta. A jest to historia Cassidy, której rodzice są takimi troszkę Warrenami, to znaczy zajmują się zjawiskami paranormalnymi, badają, wiecie, obecność duchów i tak dalej, i tak dalej. I zostali zaproszeni do nakręcenia takiego filmu dokumentalnego właśnie w tym temacie. I w związku z tym będą podróżować po różnych miejscach. I Cassidy w związku z tym, że jest no, nastoletnią dziewczynką, to będzie podróżować właśnie ze swoimi rodzicami. Ale ona ma taką jedną przypadłość, a mianowicie ona te duchy widzi. To znaczy jej rodzice się tym zajmują, powiedzmy, profesjonalnie. Natomiast ona rzeczywiście ma zdolność widzenia tych duchów, potrafi je dostrzec. Nawet jeden taki duch właśnie jest jej najlepszym przyjacielem, zaprzyjaźniła się z pewnym duchem. Później się to wyjaśnia, dlaczego ma taką zdolność. Natomiast oczywiście to byłby spoiler, więc nie będę o tym mówić. Ale książkę czyta się naprawdę bardzo przyjemnie, bardzo dobrze się przy niej bawiłam. Była to taka lekka, przyjemna historia, troszkę taka z dreszczykiem, wiecie, ona nie jest straszna, bo to jest książka jednak przeznaczona dla młodych osób. Ale naprawdę fajnie się przy niej bawiłam i chętnie sięgnę po kolejne tomy, kiedy w końcu u nas w Polsce wyjdą, bo myślę, że na pewno wyjdą, ponieważ chyba to jest ogólnie trylogia, wydaje mi się, o ile ten cykl już jest zakończony. No i myślę, że wydawnictwo to chyba akurat wydaje wydawnictwo Zygzaki, ale to też jest właśnie kolejny imprint wydawnictwa Czwarta Strona. Także myślę, że na pewno wydadzą pozostałe części właśnie tej serii, tej trylogii. Nie wiem ostatecznie, jaki to kształt ma przybrać, ale jestem pewna, że możemy się spodziewać tych książek wkrótce, także z chęcią sobie po nie sięgnę. Aha, to czego jeszcze nie wspomniałam, to to, że tutaj spora część akcji odgrywa się w Edynburgu i naprawdę po tej książce ma się ochotę pojechać do tego Edynburga, zobaczyć go na własne oczy. Zresztą ja też czytałam całkiem niedawno inną książkę, taką świąteczną, która również w jakiejś tam części rozgrywa się w Edynburgu i tam też te opisy były na tyle ładne, na tyle takie zachęcające, że naprawdę mam ochotę do tej Szkocji się wybrać, bo nigdy tam nie byłam, a szkoda, bo w sumie to nie jest tak daleko i naprawdę kiedyś to muszę zrobić. No ale to cała ta sytuacja z koronawirusem musi się najpierw uspokoić. Okej, to zajmijmy się teraz literaturą piękną, a potem już skupimy się wyłącznie na reportażach. Jeżeli chodzi o literaturę piękną, to przeczytałam najnowszą książkę Kuby Małeckiego, czyli Święto Ognia. Książka, do której trochę podchodziłam z taką rezerwą, ponieważ wcześniej słyszałam o niej już sporo takich niezbyt przychylnych opinii, że jest to książka, która gra trochę na takich tanich nutach, wiecie, że gdzieś tam jakieś takie wzbudza emocje, wzbudza poruszenie, ale trochę robi to na siłę w taki bardzo ckliwy sposób. Trochę być może tak jest i być może trochę też przez te właśnie recenzje, przez to, że tak się do tej książki nastawiłam, aż tak bardzo mi się ta książka nie podobała i czytałam ją naprawdę dosyć długo.
bo no wydaje mi się, że tak ze 3 tygodnie w sumie nad tą książką siedziałam, a ona jest chudziutka. No i zazwyczaj Kubę Małeckiego to jednak czytam tak w 2-3 dni. Natomiast tutaj rzeczywiście nie mogłam się w ogóle, nie mogłam się jakoś tak zżyć z tymi bohaterami. Tutaj mamy historię takiej trzyosobowej rodziny. Mamy ojca, mamy dziewczynkę, a w zasadzie już 20 tam chyba kilkulatkę z porażeniem mózgowym oraz jej siostrę baletnicę, która całe życie tańczy w balecie. No i jej największym marzeniem jest główna rola w jakimś tam spektaklu Narodowego Baletu Polskiego. No i to jest takie rzeczywiście bardzo przejmujące, bo z jednej strony widzimy zmagania tego ojca z niepełnosprawną córką, z drugiej strony właśnie mamy perspektywę tej dziewczyny Nastki, to jak ona postrzega świat, jak ona wszystko widzi, jak ona próbuje się komunikować ze swoimi bliskimi. A jeszcze z trzeciej strony mamy właśnie Lucję, baletnicę i to, jakie wyrzeczenia to za sobą niesie, jak ona się musi z tym wszystkim zmagać, a jednocześnie, jak zawsze jest tą córką, której poświęca się mniej uwagi, ze względu po prostu na to, że ma niepełnosprawną siostrę i jednak cała ta uwaga skupia się właśnie na Nastce. Także no jest to bardzo przejmujące i jest to oczywiście pięknie napisane, bo to wciąż jest Jakub Małecki, więc tutaj styl pisania jak zawsze jest no, na najwyższym poziomie. Jednak ta historia nie do końca do mnie trafia. Wydaje mi się, że ja jednak wolę historie, które Małecki pisze takie o wojnie, takie o przeszłości. Jakoś zdecydowanie najbardziej to do mnie trafia i stąd właśnie moje ulubione książki Turdzasa, Turnin, Dygot. Natomiast to nie jest jego najlepsza książka według mnie i nie polecałabym też od niej zaczynać, bo nie chciałabym, żeby ktoś się zraził, bo to jest naprawdę rewelacyjny, wybitny wręcz pisarz, powiedziałabym. Ale z drugiej strony sobie myślę, że jak ktoś jeszcze nie zna jego twórczości i zacznie od tej książki, to pomyśli sobie, że no to jest rzeczywiście bardzo dobra książka, a potem przeczyta na przykład Rdze i sobie pomyśli, że to jest genialny pisarz. Także, no nie wiem, mam trochę takie mieszane uczucia. Dla mnie jednak jest to książka trochę poniżej oczekiwań, bo już znam tego autora, wiem czego po nim oczekiwać, wiem czego się spodziewać i wiem też czego sama oczekuję od jego książek. Ta książka tych oczekiwań nie spełniła, ale nadal uważam, że jest to naprawdę dobra książka, no bo tak jak mówię, tutaj mówimy dalej o Małeckim, więc on złych książek chyba nie pisze, ale jednak nie jest to ten poziom, do którego nas przyzwyczaił. Także podpisuję się pod tymi wszystkimi nie do końca pochlebnymi opiniami niestety na temat Święta Ognia, ale to oczywiście nie zmienia tego, że i tak z niecierpliwością czekam na kolejne książki tego autora. No dobrze, więc teraz przechodzimy już do reportaży. Było ich 3 w tym miesiącu, skupiałam się też na reportażu, ponieważ listopad to jest Nonfiction November, czyli miesiąc, w którym czyta się właśnie literaturę faktu. No i ja przeczytałam 3 takie książki. Przede wszystkim książkę Tobr 2, Nie każdy wróci. O tej książce pisałam już jakiś czas temu na moim Instagramie, także na pewno możecie sobie tam moją opinię przeczytać. Ale tak oczywiście w skrócie tutaj też powiem to, co myślę na temat tej książki. A myślę, że jest naprawdę rewelacyjna. Ja jeszcze nie czytałam jedynki, natomiast ona jest na mojej półce i na pewno po nią sięgnę. Ale tutaj rzeczywiście mamy no, niesamowicie wciągającą historię przede wszystkim, ponieważ tutaj autorka skupia się na dwóch wydarzeniach, na dwóch akcjach ratunkowych, które miały miejsce niemalże równolegle w 2019 roku. Pierwsza z tych akcji to akcja ratownicza w jaskini Wielkiej Śnieżnej, kiedy kilku krotołazów tam utknęło, nie mogło się wydostać. Natomiast druga akcja to sytuacja, kiedy turystów na Giewoncie poranił piorun. I też to, co się tam działo, jaki był chaos tu związany, myślę, że kojarzycie te wydarzenia, bo one były bardzo głośno komentowane w mediach właśnie w tamtym czasie. I rzeczywiście to jest bardzo przejmujące, autorka również bardzo szczegółowo przedstawia te wydarzenia, ale też skupia się właśnie na pracy ratowników, jak to wygląda z perspektywy ratownika, co ratownik powinien, czego nie powinien, co musi, a czego nie musi, na ile może narażać własne życie, żeby uratować czyjeś. To wszystko jest naprawdę szalenie ciekawe i takie też uświadamiające, bo my nie do końca sobie zdajemy sprawę z tego, że wychodząc w góry i na przykład robiąc to nieodpowiedzialnie. Oczywiście nie mówię tutaj o sytuacji w jaskini Wielkiej Śnieżnej, ponieważ to są doświadczeni, to byli doświadczeni ludzie i na pewno wiedzieli, co robią. Natomiast jeżeli chodzi o takich zwykłych turystów, którzy wybierają się na szlak, to niestety czasem obserwuje się ludzi albo idących zupełnie nieprzygotowanych, to znaczy na przykład w złym obuwiu, w złych ubraniach, albo lekceważących warunki pogodowe, albo idących za późno w góry, bo wiadomo, że w górę im wcześniej, tym lepiej, bo później ta pogoda jest bardzo zmienna. Warto sobie po prostu uświadomić to, że kiedy my robimy takie rzeczy nie do końca przemyślane, to ktoś będzie musiał w razie jakiejś sytuacji awaryjnej, oczywiście odpukać, będzie musiał narażać własne życie, żeby uratować nasze. A nie zawsze po prostu będzie miał taką możliwość, nie zawsze ta akcja ratunkowa będzie zakończona sukcesem, a czasem nawet ten ratownik może przepłacić właśnie taką pomoc własnym życiem. Także no, zastanówmy się wychodząc z góry, czy to jest tego warte. Tutaj właśnie też mamy dużo takich komentarzy bliskich toprowców, to znaczy głównie żon i dzieci, które albo straciły na przykład mężów czy ojców w czasie jakiejś akcji ratunkowej, albo no, każdego dnia po prostu drżą o to, czy ich bliscy wrócą do domu z pracy. Także jest to naprawdę bardzo przejmujące, bardzo dobrze napisane. Jest tutaj przedstawiono wiele perspektyw. Jedyne, do czego mogłam się przyczepić, to właśnie ta druga część tej książki, ponieważ ta książka ma taki troszkę podział nieoficjalny, natomiast można sobie taki podział gdzieś tam zobaczyć na takie dwie części. I w pierwszej części właśnie mamy opis tych akcji ratunkowych, wypowiedzi samych ratowników, wszystko to, jak to wygląda z ich perspektywy, takie wiecie, mięso w tej książce. Natomiast druga część jest taka subtelna, bardzo wyważona i właśnie tam mamy te wszystkie opinie rodzin, bliskich, żon, dzieci, to jak oni postrzegają tą pracę, jak oni muszą się zliczyć z tym, że
no jest to praca jednak niebezpieczna, ryzykowna. Także ta książka ma takie dwie części i właśnie to, do czego mogłabym się przyczepić, to to, że trochę za mało dla mnie było samych tych wypowiedzi ratowników. Wiecie, tego wszystkiego ze środka pracy ratownika, tego jak ratownik postrzega swoją własną pracę, jak on to widzi, jak wyglądają te akcje ratunkowe z jego perspektywy, a trochę za dużo właśnie skupienia się na tych rodzinach, na żonach, na tych bliskich, na tych emocjach. Natomiast z drugiej strony myślę sobie, że dobrze, że jest taki balans, bo jednak ta równowaga jest potrzebna i dzięki temu po prostu mamy tutaj wiele perspektyw. Także naprawdę jest to bardzo dobra książka, bardzo dobry reportaż. I takie coś, co powinien przeczytać każdy turysta, każda osoba, która wybiera się w góry, która, taki wiecie, przeciętny człowiek, który po prostu wybiera się gdzieś tam na szlak i być może nie zdaje sobie sprawy z zagrożeń, jakie mogą na niego potencjalnie gdzieś tam czyhać. Także bardzo tę książkę polecam i ja na pewno sama zabiorę się za pierwszą część, bo uważam, że jest to po prostu kawał dobrej roboty. Kolejny reportaż, który udało mi się przeczytać w listopadzie, to coś, co było w moich planach czytelniczych od bardzo dawna. Ja planowałam tę książkę na początku zeszłego roku, ale też w ogóle kupiłam ją już chyba dużo wcześniej. A jest to książka Światu nie mamy czego zazdrościć, Barbary Demik. Jest to reportaż o Korei Północnej. I niestety tutaj lekkie rozczarowanie, ponieważ ja o tej książce słyszałam mnóstwo dobrego. Słyszałam, że ta książka jest naprawdę świetna, rewelacyjna, że jest to no, jeden z najlepszych reportaży, jaki ktoś mógł czytać, jaki ludzie czytają. Natomiast szczerze powiem, że dla mnie to nie był aż tak odkrywczy reportaż. Być może jeżeli sięgacie po książkę o Korei Północnej po raz pierwszy, jeżeli to jest wasz pierwszy wybór, nie za wiele jeszcze na temat tego kraju i tego reżimu, który tam jest, wiecie, to rzeczywiście jest to dobra rzecz. Natomiast ja kilka już książek w tym temacie czytałam. Gdzieś tam, no mam jakąś tam wiedzę, powiedzmy, na temat Korei Północnej. Może nie za głęboką, ale jednak coś tam na ten temat wiem. I po prostu w tej książce nie odnalazłam za bardzo nowych informacji, nic czego wcześniej bym nie wiedziała, więc ta książka nie była dla mnie odkrywcza. Ale to, co mi się tutaj bardzo podobało, ale też co uważam, że nie jest wyczerpane, to znaczy uważam, że autorka mogła poświęcić temu troszkę więcej miejsca, to sama końcówka tej książki, gdzie dowiadujemy się, jak uciekinierzy właśnie z Korei Północnej adaptują się w Korei Południowej albo w ogóle w innych krajach, jak przebiega ten proces adaptacji i jak trudne to w ogóle jest, żeby później przystosować się do zupełnie innego życia i zupełnie inaczej postrzegać świat. Także to było bardzo ciekawe, to jak te traumy mieszkania w takim kraju, życia w takim kraju później wpływają właśnie na ludzi, kiedy już są no teoretycznie wolni, powiedzmy, mieszkają w wolnym kraju. Właśnie to było dla mnie bardzo ciekawe, ale to jest tylko końcówka tej książki, także nie ma za wiele informacji na ten temat. Ciekawe jest to, że autorka tutaj rozmawia z ludźmi, których rzeczywiście zna, to znaczy ona spędziła z nimi sporo czasu. To są ludzie, którzy stali się gdzieś tam bliscy, więc te rozmowy są takie dosyć osobiste. Wydaje mi się, że ci ludzie też pozwalają sobie na więcej w stosunku do autorki, mówią mi trochę więcej ze względu na to, że gdzieś tam być może jakieś zaufanie się wywiązało, jakieś, wiecie, nawiązała się jakaś relacja, istnieje jakieś zaufanie między tymi osobami. Także no, ciekawy dobór bohaterów, bo też mamy przekrój różnych warstw społecznych, to znaczy mamy ludzi, którzy urodzili się w jakichś takich, wiecie, bogatych rodzinach, uprzywilejowanych rodzinach w Korei Północnej, ale też robotników, którzy nie mieli łatwo, to znaczy no nikt tam nie ma łatwo, ale mieli dużo trudniej niż właśnie osoby wysoko urodzone. Także dla mnie to jest taki reportaż, powiedzmy 3 gwiazdki na 5, może 3,5 na 5, ale jeżeli nie wiecie nic o Korei albo wiecie mało o Korei, a chcielibyście pogłębić swoją wiedzę, no to na pewno będzie to dobry reportaż właśnie jako taka kwintesencja tej wiedzy, wszystko co powinniście wiedzieć na temat Korei Północnej, to w tej książce znajdziecie, a później gdzieś tam tą wiedzę można sobie pogłębiać, bo tutaj mamy właśnie życie codzienne, to jak to wygląda wszystko, jak wygląda właśnie ta żałoba narodowa, ale również jak przebiegają ucieczki, gdzie te ucieczki się odbywają, jak to wszystko wygląda już po przekroczeniu granicy, także no jest to na pewno ciekawy reportaż, ale tak jak mówię, jeżeli już macie jakąś wiedzę w tym temacie, to nie ma tutaj za wiele nowych informacji, natomiast jeżeli szukacie czegoś właśnie, żeby się dowiedzieć o Korei Północnej, to tak, to jak najbardziej mogę polecić. I ostatnia już książka, którą miałam okazję czytać w listopadzie, to książka Magdalena Kostyszyn, czyli autorki bloga Chujowa Pani Domu. Ja też o niej już pisałam na Instagramie, ponieważ ja tę książkę chciałam w ogóle bardzo przeczytać, odkąd usłyszałam, że ona wychodzi, bo ja Magdalenę Kostyszyn śledzę gdzieś tam w mediach społecznościowych, śledzę jej bloga, wiem jak ona pisze, wiem, że ostatnio ukończyła Polską Szkołę Reportażu i po prostu bardzo lubię jej pióro i wiedziałam, że ona napisze dobrą książkę. Raczej nie spodziewałam się tutaj, wiecie, żadnego bubla. Mimo tego, że jest to osoba znana z social mediów, a ja do takich książek raczej podchodzę z bardzo dużą rezerwą, natomiast tutaj jednak wiedziałam mniej więcej, czego się spodziewać właśnie po sposobie pisania, po sposobie też postrzegania świata, także tutaj była to zupełnie inna sytuacja. I rzeczywiście się nie zawiodłam. To jest taka książka dosyć, powiedziałabym, przygnębiająca, ponieważ mamy tutaj różne historie kobiet. Ta książka w ogóle podzielona jest na chyba 3 części. Mamy część dotyczącą macierzyństwa i w tej części poznajemy historię kobiet, które zostały matkami, a które nie do końca to macierzyństwo widzą w takich jasnych barwach, to znaczy, które na przykład cierpiały na depresję poporodową albo które w jakiś sposób sobie nie radzą z byciem matkami. Wiecie, to są takie ciemne strony macierzyństwa, o których raczej się nie mówi, bo zawsze przedstawia się to macierzyństwo jako taki najpiękniejszy okres w życiu kobiety, jako najważniejsza rola kobiety itd.
A tutaj mamy zupełnie inną stronę i to uważam, że jest bardzo ważne, bo przynajmniej można zobaczyć, że nie jest się z czymś takim samemu, że są inne kobiety, które czują podobnie, które myślą podobnie i że to nie znaczy, że jesteśmy, czy jesteśmy, że te kobiety są wyrodnymi matkami czy złymi matkami. Także myślę, że taka perspektywa też jest po prostu bardzo ważna. Oczywiście ja też nie ma co na siłę mówić, bo są kobiety, które się świetnie odnajdą w tej roli i to jak najbardziej jest super, ale są też kobiety, które po prostu z różnych powodów nie potrafią się w takiej roli znaleźć, a jednak tymi matkami zostały. Także dobrze jest po prostu poznać też inną perspektywę na pewne kwestie. Druga część to jest część dotycząca pracy, tego jak postrzegane są kobiety w pracy, jak wygląda kwestia nawet nie tylko zarobków, ale w ogóle traktowania kobiet w pracy. Właśnie na przykład ze względu na to, że kobiety mają urlopy macierzyńskie, albo no, na różne w ogóle kwestie. Naprawdę to są takie bardzo życiowe przykłady, takie, które no, wydaje mi się, w ogóle ten tytuł jest bardzo trafny, że właśnie tak zmierzając do tego, ponieważ ten tytuł też tak mam, rzeczywiście jest taki no, punkt. I tutaj w podziękowaniach autorka pisze, że to był pomysł redaktora tej książki i uważam, że naprawdę należą się temu redaktorowi gratulacje, ponieważ rzeczywiście czytając tą książkę nieraz pomyśli się w głowie, też tak mam, ja też to przeżywam, ja też tak miałam, ja też to znam gdzieś tam z otoczenia, nawet jeżeli nie z autopsji, to z może opowieści koleżanek, przyjaciółek, sióstr. Także naprawdę jest to książka, z którą może się wiele kobiet utożsamić. I trzecia, ostatnia część to część dotycząca kobiecości i tam też mamy takie kwestie na przykład związane z miesiączką, z okresem, gdzie na przykład gdzieś słyszymy niejednokrotnie, że nie przesadzaj, dramatyzujesz, to na pewno aż tak bardzo nie boli, że nie wiem, pewnie masz PMS, dlatego jesteś taka nerwowa. Wiecie, takie teksty, które każda z nas gdzieś tam słyszała, które no, na pewno kiedyś słyszałyście. Myślę, że nie ma szans, żeby ktoś kiedyś nie usłyszał, że masz PMS albo nie przesadzaj, na pewno cię aż tak nie boli brzuch, kiedy właśnie ma się na przykład okres. No to właśnie tutaj takie rzeczy w tej książce są i to są historie kobiet, prawdziwe historie kobiet, z którymi można się naprawdę utożsamić, można znaleźć gdzieś tam takie zrozumienie i wsparcie w tym, że nie jesteśmy jedyne w tym wszystkim, że jednak są kobiety, które czują i myślą tak samo. I myślę, że z tego powodu jest to bardzo ważna książka i nawet jeżeli to są kwestie, które teraz gdzieś tam są poruszane w takiej przestrzeni publicznej i być może one już nie są w tym momencie odkrywcze, to jednak wydaje mi się, że takie książki wciąż są bardzo ważne, żeby dać tym kobietom głos, żeby też pomóc innym kobietom zrozumieć, że one nie są same w pewnych problemach, w pewnych kwestiach. No i tyle. I uważam, że to jest bardzo dobra książka, bardzo, bardzo dobrze też napisana, bo w ogóle tutaj autorka bardzo rzadko się ujawnia. To jest w ogóle książka, która stylem pisania bardzo przypomina mi książki Jacka Hołuba. Nawet tutaj też jest właśnie fragment o matkach niepełnosprawnych dzieci, które mówią, że chciałyby, aby te dzieci umarły przed nimi. Także no naprawdę te skojarzenia się tutaj nasuwają i też właśnie autorka bardzo rzadko się ujawnia, a kiedy już się ujawnia, to robi to naprawdę w pięknym stylu, takim pięknym językiem. Ale ja wiedziałam, że tak będzie, bo tak jak mówię, znam pióro tej autorki nie od dziś i po prostu wiedziałam, czego się spodziewać. Także dla mnie to jest 4 gwiazdki na 5. Bardzo Wam tę książkę polecam. Myślę, że jest to bardzo ważna rzecz i warto ją po prostu przeczytać. I to by było na tyle. Tak wyglądają te wszystkie książki, które czytałam w listopadzie. Mam nadzieję, że uda mi się ten film jakoś zmontować z tym dźwiękiem. Mam nadzieję, że nie będzie to takie straszne. Postaram się, aby kolejne filmy były już z poprawnym dźwiękiem, bo no, tak jak mówię, zależy to od tego, czy przyjdzie mi mikrofon w tym tygodniu przed świętami, czy jednak dopiero po świętach. No ale bądźmy dobrej myśli. Dajcie koniecznie znać, czy którąś z tych książek czytaliście, albo czy macie w planach, jakie są Wasze opinie na ich temat. Czekam na Wasze komentarze jak zawsze, a tymczasem bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!